Państwo w państwie, zaraz po wydarzeniach. Przemysław Salkowski, dziękuję. Najpierw była błędna diagnoza, która brzmiała jak wyrok i wykluczenie. A dziś jest wielka szansa na samodzielne życie. Grzegorz Płonka, bohater głośnego i nagradzanego filmu Sonata, zwycięzca festiwalu Ślimakowe Rytmy, pisze właśnie kolejny rozdział swojego życia, wyjątkową wystawą fotografii. Monika Zalewska. Mała galeria w bibliotece w dzielnicy Mokotów i pierwsza wystawa fotografii 30-letniego Grzegorza Płonki. Artysta nie byłby sobą, gdyby nie połączył dwóch pasji. Jestem naprawdę dumny. Wyobraź sobie, nawet dużo osób przyszło na wystawę. Są to krokusy, poetyckie, nostalgiczne pejzaże, ale także zdjęcia, które bazują na bardzo silnym kontraście światła i cienia. Trudno mówić o emocjach, trzeba to przeżyć. A koncert pana Grzegorza jest taki, że wzrusza do łez. 10 lat temu wygrał festiwal Ślimakowe Rytmy dla osób z implantami ślimakowymi. To wtedy poznaliśmy jego historię. Muzyka jest terapią, na wglądu na cierpienia, mam trudności. Grzegorz Płonka dopiero w wieku 14 lat, nomen omen, usłyszał prawidłową diagnozę. Przez lata był uznawany za osobę upośledzoną umysłowo, choć tak naprawdę nie słyszał. W wieku 19 lat dostał implant i jako samouk zaczął grać. Zła diagnoza odebrała możliwość edukacji. Nie ma matury, nie ma studiów, ale ma determinację. Nie będziesz się uczył wnosić. O walce, również z systemem, opowiada film Sonata Bartosza Blaszkę. 3 lata temu na festiwalu w Gdyni obraz dostał nagrodę publiczności. To prawdziwa historia Grzegorza Płonki. On się tu poczuł, jakby wyszedł z klatki. Teraz życie napisało kolejną część scenariusza. Wyprowadził się z rodzinnego Murza Sichla i przyjechał do Warszawy. Moi rodzice nie będą do końca życia zamowali, bo kiedy to skończy. Ja to odbieram w kategorii cudu, bo nagle z dnia na dzień Grzesiek dostał propozycję miesięcznego pobytu w domu takim integracyjnym. Po 2 tygodniach stwierdził, że on chce sam mieszkać. Dzięki Fundacji Echo pracuje na 1/4 etatu w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Jest pomocą muzykoterapeuty. Niesamowite to, że warszawką potrafili akceptować, jak jestem, jakie mam wady. Ulga, że sobie poradzi. Jedynym problemem są koszty wynajmu mieszkania. Ponoszą je rodzice. Cały czas jesteśmy w rozkroku. Co dalej? Monika Zalewska. Wydarzenia.